Nasza kochana wieś, gdzie teraz mieszkacie 30 rodzin, 100 osób. We wsi większej stanowią prawosławni katolicy. Nasz mieszka 8 rodzin. 8 już? Już, bo w 10-9 były dwie, państwo Puławsu, Maria, teraz wracają, tatarzy zostawiają dom świetnistowy, tak, 8 rodzin. Ale metę utrzymuje muzułmańska gmina, to jest ponad 100 Tatarów, którzy z tej wsi pochodzą, ale mieszkają w Białymstoku. Niektórzy mają domki letniskowe po ciapkę. Więc tu się modliły czasami w piątki wakacyjne, ale przyjeżdżamy kilka razy do roku na święte, wtedy ponad 100 osób się zbieramy. I dla Tatarów to jest miejsce ważne, bo jest dalej miza, cmentarz. A cmentarz jest czynny tutaj, w Bochonikach i Warszawie na ulicy Tatarskiej. Jak Mierę Tatar Bydgoszczy czy w Szczecinie, to go przywożę pochowę na tych trzech przeróżnie. U nas jadą nasi murawcy, pochławcy czy talkowcy, a muchle muchy raczej do Bochonik na przykład. I u nas połowa cmentarza tu padnięta na grobki, bo się nie chowa drugi raz w te same miejsce, i tu jest kamień 1699. I we wsi jest duży problem, bo są we wsi święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, więc nie wypada święta sąsiada piłowe drzewa czy kozi trawy na pochowę. Ja kiedyś nie wiedziałem, zacząłem za ogródek brać, a patrzę procesja prosławnina, a tu jest kościół, cerkwia pod świętej Anny, ale z kalendarzem juliańskim. I nie wiedziałem, ale to pierwsza gafa w pierwszym roku, później już takich gaf nie było. I nasz meczet jest z końca XVIII wieku, ma 200 lat. Tam jest taki fundament, 1846 data, to jest remont kapitalny. 11 lat temu meczetu uzyskały status pomnika historii, a teraz myśmy napisali z meczetami z Litwy, oświatowej Litwy UNESCO. Był napisany projekt, komenda napisał minister kultury, a tak z 3 miesiące temu był komisarz UNESCO, więc to jest w trakcie. Myśmy chcieli te z meczetami z Białorusi, ale Łukaszenko się nie zgodził, więc tylko będą polskie i litewskie. Czemu? Nie wiem czemu, to teraz tak się go odwidziało już zupełnie jego, nie? I meczet ma dwa elementy. Nisza, mihrab, kierunek modlitwy na Mekkę, w stronę Kaby, w stronę świątyni Abrahama, czyli się modli dwa prowadzący. A w jednej z safami równymi rzędami mogę się w stronę Mekki. Te schodki to minba, kazalnica, duchowny stoi na górze, wygłasza kazanie. Kazanie po polsku, modlimy się po arabsku. Dzieci z naszej gminy chodzą w Białymstoku do jednej podstawówki na 2 godziny lekcji religii w sobotę, uczą się zasad wiary, czytania po arabsku. Nas jest zbyt mało, żeby w każdej szkole było lekcji religii. No z gminy Bochonickiej w Sobółce mają lekcje religii też w sobotę. I tu się modlą mężczyźni, a kobiety za fioroneczko z tyłu oddzielnie. Żeby się nie rozpraszać w czasie modlitwy. Pawlak mówił, że z przodu moda usiądzie, to kto nie zachodzi, on myślami zgrzeszysz. U nas pokuszenia nie ma. I na ścianach piszą muhiry, cytaty z Koranu. U nas wizerunki ludzi zwierząt są zakazane. Tutaj szahada wyznanie wiary. Nie ma Boga oprócz Najwyższego, a Muhammad jest jego wysłannikiem. My wierzymy w jednego Boga. Tora, psalmy Dawidowe, Ewangelia i Koran to święte księgi. Wierzymy w proroków, ale u nas nie ma świętej Trójcy. Wedle muzułman nie powinno się proroka Jezusa nazywać Synem Bożym, bo Boga nikt nie zrodził, nikogo nie mógł zrodzić i nie jest mu równy. Pan Bóg nie czyni różnicy między prorokami. Wierzymy w anioły, w sąd ostateczny, przeznaczenie. Nie ma spowiedzi. Jeden anioł spisuje dobre uczynki, drugi złe i Bóg osądzi. Pan Bóg na sądzie ostateczny położy uczynki na szalki raki. Na zasady proste. Więcej grzechów piekło, więcej dobrych raj, a jak remis to dogrywka, czyściec. Jak kiedy muzułmanie nas pytali w komunę, ile ty wiesz, ile masz tych uczynków dobrych zrobił, mówię, ja mam taką zasadę. Jak zrobię zły uczynek żonie, to muszę zrobić dobry uczynek żonie i teściowej, żebyś tego. Droga do zbawienia możliwa, ale trudna, że tak powiem. No i muzułmanie ma 5 filarów obowiązków. Szachada, wyznanie wiary, hacz na zdjęciu pielgrzymka do Mekki. Za PRL-u nikt nie był, bo Arabia Saudyjska nie prowadziła kontaktu dyplomatycznych z krajami komunistycznymi. Za to upadku komunizmu przez kilka lat, to się gdzieś 12 lat temu skończyło, król Arabii Saudyjskiej Tatarom kilka miejsc roku fundował i mój brat się załapał. Teraz już nie funduje, bo my jesteśmy kraj zamożny. Wszyscy już zakłada słowa, komentarz mi o tym. Trzeba się 5 razy dziennie modlić, pościć w miesiącu Ramadan i ostatni obowiązek zakat jałmużna. I mama rodziny pracuje. Nasz duchowny mrówieźniu skończył studia religijne we Francji, ma żonę trójkę dzieci, jest w Białymstoku, kierowca autobusem, taka. A święta to są Ramadan, Bajram, zakończenie postu, czyli radostek. Pierwszy dzień modlitwą dziękujemy Panu Bogu za post. Po modlitwie składamy życzenia. Dzieci się obdarowuje pieniążkami, słodyczami, a my mamy miły zwyczaj. Wynajmujemy restaurację w Białymstoku i bawimy się na balu tatarskim. Duża zabawa do wygrania. Można się pobawić, a tak uczciwie powiem, to się młody tata może rozejrzeć za drugą półkę życia. To się trzeba skupić, na balu trzeba się rozejrzeć.
Drugie święto to Kurban Bajram, 4 dni, na pamiątkę proroka Abrahama, który się ofiarował syna. Jak jest ofiarodawca? Na placach przy meczetach ubija się byki, barany, się dzieli mięso wśród biednych. Mamy dzień Aszura, dzień pokuty. Modlimy się na początek postu, w połowie, w nowy rok i w dzień narodzin naszego proroka. Wtedy się tu modlimy. Teraz właśnie 22 kwietnia będzie początek postu, modlitwa wieczorem. A nasz Tatarów w Polsce jest bardzo mało, bo nasz w Polsce Tatarów przy wieży to jest tylko 2000, większość na Podlasiu. To jak małe miasteczko, my się wszyscy znamy. To jest jak na wspomniany bal świąteczny. Przyjedzie chłopak ze Szczecina. Potańczy dziewczyna z Sokółki, a się dziewczynie spodoba. To babcia dziewczyny z ciekawości wykonuje 2 telefony do kuzynów na zachód Polski. Idzie i wiadomo, co to za chłopak. Wywiad działa doskonale i szybko. Kilkuset Tatarów mieszka na Białymstoku. Mamy tam 2 zespoły. Ponad 200 Tatarów mieszka w Trójmieście. To repatrianci z Wileńszczyzny. A taki Gorzów, Cianko Kłupiły, czy okolice Wrocławia, to repatrianci z Nowogródczyzny, bo Tatarzy się czuli Polakami, 2000 przyjechało na ziemię zachodnie. Część uległa asymilacji, a duża część przyjechała na Białostoczyznę. I teraz na Litwie mieszka Tatarów 3, a na Rusi 4000, my zawsze mamy kuzynów po drugiej stronie. U mnie mamusia jest Kruszynian, a tata z Chorodyszcza, miasteczko spod Nowogródka. Babcia z wygobraci przyjechała do Polski, najpierw do Gorzowa, a siostra babci została i mam kuzynów po drugiej stronie. I my nazywamy siebie polskimi Tatarami. Została nam tylko religia, tradycja, kuchnia, a językiem nie mówimy 300 lat. Jakby spis w 2011, to większość się podawała narodowość polska, pochodzenie tatarskie, tylko 300 na odwrót. I w sumie wyszło 1828. Ale za to, jak w 2002 roku była tylko narodowość, to był problem, jak się popać. Narodowości tatarskie było tylko 445. Ja akurat pracowałem wtedy w Warszawie i podałem się jednak narodowość tatarska. A jak przyjechałem do Białegostoku do domu, okazało się, że brat rodzony, babcia i rodzice są narodowości polskie. Dwóch rodziców Polaków, jeden z Tatarów. To taka specyfika. A nasz profesor, pan Selim Hazbiewicz, jest ambasadorem Polski w Kazachstanie. Napisał wierszyk pod tytułem Tatarski sen. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi maciejówkę, drugi krymkę. Smak szable ostrzał tak samo. Szalony poezją na stepach Kipczaku, tatarsko szablą walczę o Wielkopolskę. Wilcze futro z litewskich lasów na obu leży tak samo. I my, Tatarzy w Kruszynianach, jesteśmy 12 marca 1679. Król Jan III Sobieski nie ma czym zapłacić Tatarom za służbę, nadaje ziemię. Osiedla wokół wsi Bochoniki, Kruszyniany, Studzianka. Meczew Studzianka w Lubelski spalili Kozacy w 1915 i tam, gdzie Tatarzy wyjechali, będzie mieszali. Tam są 2 opuszczone cmentarze. Przybyło tu wedle zapisu do Kruszynian 45 rodzin wojskowych. Przybyli tu Tatarzy, bo przez te terytoria przeszły epidemię cholery, wsie było pustoszałe. Dlatego we wsi Pierwone Krzyże Przysiańskie był dziewczyną ocalenia od moru. Można tak żartem powiedzieć, którzy przeżyli zamiast cholery, dostali Tatarów do sąsiadów. Tu przybyli Tatarzy z Litwy, a nasze wsie pod Wilnem są od XIV wieku. Mieli broń przed Krzyżakami. Jan Długo wspomina o Tatarach 1397, a tam jest taka wieś, co rok Tatary 1398. Było to osadnictwo wojskowe. Nie płacą podatków, ale każda rodzina wystawia żołnierzy, bo 6 chorągwi. Pozwolono się żenić z miejscowymi kobietami, a dzieci wychować w islamie. Praprababki to były Rusinki i Litwinki. Ja tak podejrzewam, że mój wzrost to raczej nie geny tatarskie. Jako żołnierze stali się niepełnoprawną szlachtą, bo mieli prawo do sądu, broni, służby, Tatarzy nie głosowali w czasie sywików. My z tej wsi to mamy akurat polskie nazwiska. Nazywamy się Murawski, zapraszam za 15 minut na początek. Murawski, Popławski, Bogdanowicz, Talkowski. Ale są nasze, na przykład Odinian, Achmatowicz, Ryzwanowicz, Męczennik za wiarę Szachid, Szachidewicz, od nazwy rodu Asanowicz, od herbu Półtorzycki, to kilka naszych. A imiona mamy tureckie, arabskie. Selim, Fatima, Tamerlan, Dżeneta, albo Stary Testament, Adam, Ewa, Maciej. To jeden pisze po polsku, a drugi po tatarsku w dokumentach. Więc Józef to Jusuf, Maria Miriam, Aleksander, Ali. A najciekawszy to jest Mustafa, bo każdy myśli, że to egzotyczne imię, a to człowiek królewski to po prostu Stefan. Jest to we wsi Ściopa, Stefan, Mustafa, Mobbej. I w wojnach polsko-tureckich, zapraszam za 15 minut na początek, będzie Państwu wygodnie. I w wojnach polsko-tureckich Tatar Polski walczył z Tatarem Krymskim. Na pytanie Tatarów z Krymu.
Dlaczego zabijacie braci swoich? Tatarzy z Polski odpowiadają. Ani Bóg, ani prorok nie każe wam grabić ani zabijać, a nam być niewdzięcznymi. Pokonujemy was nie jako braci swoich, ale grabieżców. I legenda mówi, że dowódca z naszej wsi, pułkownik Samuel Murza-Krzeczowski, uratował życiela króla pod Parkanami, a Jan III Sobieski odwiedza wieś, jak jedzie na sejm rodzieński z powrotem w 1688 roku. Tatar to żołnierz, kiedyś tatarki zajmowały się ognictwem, a mężczyźni garbactwem. Nawet w PRL był dużo jeszcze zakładów garbackich. Można tak powiedzieć, że Tatarzy generalni w historii Polski garbowali skóry na różne sposoby. I na tym cmentarzu w Studziankach opuszczonym w Lubelskiej jest pochowany generał Konfederacji Barskiej i Insurekcji Kościuszkowskiej Józef Bielak. Pod Maciowicami pułkownikiem był na przykład Mustafa Achmatowicz, ale są to nagrobki po rosyjsku, bo i car przyjmował na służbę. A ze spisu z 21 roku Tatarów w Polsce było 5,5 tysiąca, było 19 wspólnot, 17 meczetów i 2 domy modlitwy. A najwyższy duchowny mufti Jakub Szynkiewicz mieszkał w Wilnie. No nie wszystkie po drugiej stronie przetrwały z meczetów. A w Warszawie mamy nawet ulicę Aleksandra Sulkiewicza. To bojownik socjalista, przyjaciel, towarzysz broni marszałka. Pomógł dla Piłsudskiego uciec ze szpitala z Petersburga. Razem organizowali akcje bojowe. Zginął na Wyniu, pochowany z honorami państwowymi na wojskowych pomostach. I tam państwo muzeum zobaczą. 600-osobowy pułk jazdy tatarskiej wyprawia się na Kijów i bronił Warszawę pod Płockiem. A w 1939 roku przeciwko Niemcom walczył szwadron jazdy tatarskie z 13 pułku anwilejskiej. Wyruszyli z Nowej Wilejki, a kilku dotarło do grupy Polasie. Ale są nasze nagrobki na Monte Cassino, w Tobruku, w Katyniu. Więc jak ktoś nam dzisiaj zadaje Tatarom pytanie, czy my się czujemy Polakami, to odpowiadamy, że my się nie czujemy, my Polakami jesteśmy. I w Polsce żołnierz na koniu to ułan. A ułan to po tatarsku młodzieniec. Z tych 6 chorągw, jedna nazywana ułańską, bo Tatarzy mieli nazwisko ułan. A że była to na lepsze chorągiew, to pisano tworzyć oddziały wedle wzoru ułańskiego. Więc lekki jeździec ułan z buńczukiem, z buławą, z osiekońskim, z lanca, to po prostu żołnierz na wzór Tatara. Tak naprawdę to na początku pod okienka to przebywali Tatarzy. Innych malowanych dzieci nie było. Wyglądało. Jest tak wygląda nasza historia. Można mieć potomków w Polsce trochę więcej. No na pewno, na pewno. Dużo, nawet kresowy grozi dużo uległ asymilacji, wie pan. Tam większość, tych 2000 bym powiedział większość. Na przykład w takim Gorzowie Wielkopolskim, po przyjeździe było 300, albo przyjechali na Podlasie, a przy wieży się wymieszali, przy wieży może tam z 30 zostało w tym Gorzowie Wielkopolskim, w okolicach. O. Tak? W innych miastach poginęli, tak? Byli nawet, nie wiem, Jelenia Góra, Zielona Góra, tam nic już po nich zostało. W Kłodzko byli nawet. Jak się pisze na stronę, nie wiem, czy ona jeszcze jest taka, taka książka moich krewni, taka, powiem tam nazwiska. Piszesz Bazarewicz, to tam parę w Kłodzku się pojawi, ale co z tego powiesz, że nie wiem. Są takie przypadki właśnie, że wykonują prośbę dziadka, żeby pochować się na naszym cmentarzu. Ja miałem przypadek, że przywieźć dziadka z Zielonej Góry. Przywieźli i tam nasz imam nie pojechał, a rodzina już cała chrześcijańska, wiecie. I przywieźli i przyzwyczajeni, że u was do kaplicy, a do kościoła się zmarłego wdowie, chcieli zmarłego do zaczęty. Ale ja powiem, że u nas nie ma, że się zawedę musiał, u nas się nie wnosi do meczetu, ale nasi mam, to jeszcze wtedy, jak nie było Centrum Kultury Tatarskiej, jest sala pogrzebowa. No i sytuacja taka szczególna, że oni nie pobudzeni tego, to i mam dobra do meczetu, ławki tu ustawiliśmy, się rodzinę pomogę. I nad grobem cała rodzina po chrześcijaństwie się modliła, tylko po muzułmańsku nasi mam, no i ja. I pochowali. Ale wykonali polecenie, jakby dziadka życzenie, wypełnili, że zgodnie z tradycją pochować. Ale o tym, że nasza jest wieś właśnie wielokulturowa, ale każdy jest świadomy, kto jest kim i co, jak to wygląda. Najlepsze po tym pochówku, ja idę do grobu, bo jest dziadka, idę do domu, bo jest sąsiadka, prosiła mój czy mówiła, chodź, chodź, mówi, ty, a co tu się stało, że u was zmarłego do trzech meczetów nosili? Ty dalej dla prawosławnej to dziwię, nie powiem, że tak się nie robi. Nie? Ja tłumaczę o to chodzi, że to przyjdzie, a tu już wie, bo mi się jakoś zaczął sobą, czy wiw, czy jak wiecie, wiecie, że ona się nie chowa, tu do meczetu wyszli. Więc taki jest przypadek. I my mamy ślub, nadanie dziecku imienia Azan i pogrzeb. W islamie zaleca się przyznanie chłopców, ale Tatarzy nie mają w Polsce. Ślub jest umową i my śluby te raczej bierzemy w salę rozdanej. Właśnie bym powiedział, że raczej pod wpływem kultury polskiej tak Tatarzy zaczęli brać niektórzy tutaj. I świadkami są mężczyźni. Pan młody z tatą i dwójką swoich świadków modli się we własnym domu. Na stole stoi chleb, woda i sól i tak żegna dom rodzinny, okrążają z nimi stół, trzymają się rękoma. Później przyjeżdża do domu pani młodej i panią młodą w czasie głośnych targów wykupuje ze słodycze.
Kilkadziesiąt bombonier trzeba podarować, bo słodycze to symbol bogactwa. Bo na stepach cukier był na wagę złota. Na Polsce i rok temu cukier był na wagę złota. No. A się ludzie nie śmiali, więc stare czasy wracają. U nas wodzi stoją na skórze baraniej, a na stole leży Koran i Sadoka, czyli ofiara ze słodyczy. I się modlimy. Imam mówi, żeby żyć w miłości, w zrozumieniu, wychować dzieci w islamie, odnosi się dobrymi słowami do starszego pokolenia i opiekować się rodzicami. U nas imam mówi, że trzeba być wyrozumiałym wobec rodziców do końca życia, tak? Jak oni byli wobec nas, jak my się byli małymi dziećmi. Przed przysięgą prosi, żeby pani młoda przykryła twarz welonem. Ona się mówi Zacharenia. Mama przykrywa welon. W czasie przysięgi objęcie rękoma, kciukami ku sobie. Po litwie przysiędze mama odkrywa welon. Duchowne nakłady obrączki młodzi sobie poprawiają. Wpisują się do księgi, podpisują się świadkowie. A na końcu wszyscy goście mogą się zatrzymać się młodej pary i świadkowie dzielą te słodycze po dziękowaniu za modlitwę. A my je mamy wesela. I nasz Tatarów jest mało, więc wesela są duże. Zjadą rodziny w Poznaniu, to jest okazja do spotkania młodych. A no już to zejście. I trzeba wziąć ślub cywilny, bo nie mam umowy z państwem. Azan jest w domu na dani imienia. Noworodka mama umywa wirtualnie, pomaga imam. Dziecko się ubiera, kładzie się na poduszku. Obok dziecka leży Koran, sadoga ofiary ze słodyczy. Przy stole jest imam, rodzice z azani, nasi chrzestni. Duchowny intonuje azan, nawołuje dziecko na pierwszą modlitwę. Później odmawia modlitwę i kamę, trzymają dziecko za palce swojego praw rączki, że wiedzą, że Bóg jest jeden, szepcze do łóżka szahadę, mówią modlitwę kizmet, przeznaczenie, żeby się kierował świętymi księgami. Imam trzyma dziecko, kciuka praw rączki i mówi imię, mówi na przykład Jakub, pamięta imię swoje do dnia zmartwychwstania, bo takie imię nie będzie wezwane przed oblicza Boga. A na końcu modlimy się za szczęście dziecka, a za nowi dzielą słodycze i księcie domowe. No takie małe. A pogrzeb wygląda tak. Osoby wynajęte duchowne zmarłych obmywają, dla zmarłych zatyka się otwory i zawija się płótno lniane w cały. Leży w domu pogrzebowym, na wstępu mamy taką salę, na spodzie trumny w całunie, przykryty z wierzchu suknem zielonym. U nas zmarły zakryty nie ogląda się po świecie, nie jest na widzenia w kaplicy. U nas nie jeden, ale kilku duchownych modlą się nad nim Koran. U nas często jest tak, że tu i pochodnika w dwóch miejscach nie może być pogrzebów. Bo jak u nas jest pogrzeb, to się modli i ma pochodnicki, krzyżacki, białostocki na nim. A jak bochonika chowają, to też wszyscy imamowi nasi na jednym pogrzebie. Jak duchowni modlą się, Koran goście się wtedy przychodzą modlić, a rodzina robi na ofiarę takie bułeczki z rodzynkami, takie placki dżajmy czy taką halwę. Wierdzi żegnają całym przez sukno, z domów się wyprowadza po południu. Przewozi się w trumnie, a do grobu się puszcza w samym sobie. Katarzy rozwijają jeszcze takie zwoje modlitewne, tałowary, a zamiast trumny daszek. Tak mamy deski pionowo, z kosem i po bokach. I zmarły tak leży, że pochyla mu się głowę w prawą stronę Mekki. Akurat w Polsce Mekka na północ, jest w Polsce nogami na wschód. I kiedy się depas pyta, czy muzułmanie leżą nogami do raju. To powiedziałem, że w Polsce akurat tak, nogami na Białoruś przecież. Jest modlitwa. Każdy przysypuje po trzy garści piachu, a na końcu modlitwa kończąca, rodzina dzieli ofiarę. My raczej z typy kiedyś nie mieliśmy, było tylko śniadanie przed wjazdem na cmentarz. A teraz po tej kulturze polskiej, to Tatarzy już w większości na obiady zapraszają. Ale u nas 40 dni po śmierci, rok czasu poi na kolejne rodzice w domu wieczerza. Takie wspominki. Spotkanie rodziny w domu z modlitwa za zmarłego, z uroczystym obiadem i dzielenie takiej bułeczki halwy na ofiarę. Nawet jak ktoś nie mógł być na wieczerzy, to rodzina takie bułeczki sama zawiezie do domu, żeby się z kogoś przekaże, żeby słonie zmarła. I na grobach wsadziły kwiatkę, nie stawia się z niczym, bo to trzenie ognia, życie pogańskie, kultowne. No ale jak postawy przyjaciele, sąsiad też jeszcze do jej stają. I teraz nadal większość robi tak, że do roku czasu gadamy takie kręgi kamienne jak zabytkowe nagrobki, a dopiero na pierwszą rocznicę przykrywa się współczesnym. Z kamieni się tak układa. Mały kamień, nogi, duży głowa, a że Bóg jest jeden, liczby pierwszej nieparzyste. Więc w rządku pięter kamień jest 3 albo 5, a w rządku liczba nieparzysta. I kiedyś były napisy na zewnątrz, bo Tatarzy mawiali, że jak dusze wstają, żeby anioły z diabłem przeczytać. A powolnie przez poezjatów przyniosły się do wewnątrz, a teraz niektórzy łączą i stąd napisy obosłone. No i mamy taki ostatni zwyczaj. Chce tata numer trzeci ofierać modlitwę na przykład na wspominki, czy za pomyślność gminy modlitwę w jakiejś intencji. To też na ofiarę do meczetu przynosi jakieś dobre słodycze, stawia się tu z przodu sami. Po głównej modlitwie świątecznej duchowny modli się nad tą ofiarą, my modlimy się razem, a później to sobą to dzieli. To jest obyczaj, że jesteśmy raczej. Jak święta się w stosu spotkamy, co drugi, trzeci coś przyniósł, no to bywa, że dwa rzędy słodyczy stają. A jeśli tak przemówimy za ciebie nawzajem tu i na placu dzieli, to czek normalnie za kramówką słodycz wraca do domu. Więc dzieci czekają na powrót, a tu się zaczeka. A mi to dzieci wyjadały zawsze batoniki i Snickers, Mars, w
wafelki, żona śliwka w czekoladzie. Mi to tylko Michałki z galetkami zostawały. No i dzieciom też tak powiem żartem, że u nas u Tatarów nie ma czegoś jak zakaz na słodyczy. No dzieci zakaz na lody coś może dostać. Ale to jest ofiara, to trzeba zjeść, to nie można wyrzucić. Więc póki jest te swoich 100 sadogów w regale, to dziecko do tego was zajrzy, jak inne ma zakazane. Wtedy i migałki, ale i też giną. Więc dużo jemy słodkiego. I to są nasze obyczaje. Proszę pytanie. Ja mam pytanie a propos tej trumny. Ja zrozumiałam, że ta trumna... No nie, no firma pogrzebowa zabiera. No trzeba kupić, kupić trzeba, ale my nie chowamy bez trumny. Tak. Znaczy jak tutaj... Z centrum z miejsca to czasem nie ochoty, tylko dół trumny, znaczy, że dół. No raczej nie, no tatarzy płacą, no raczej na drugiego tatara nie czeka, szybciej zajmą. Znaczy powiem szczerze, tatarów to raczej chowają jedna firma pogrzebowa, dwie, bo one wiedzą, że tylko mają trumnę przywieźć. U nas na przykład się też nie zapracują, bo u nas grób to kopie ktoś z wioski, albo wynajmujemy takich tatarów, którzy za dzień zarobią. Firma pogrzebowa nie kopie, nasi kopią. A później jest tak, że wpuszczamy sami tego, ktoś w środku stoi, deski pokłada, układa ten dosze, wychodzi, a później u nas kto zasypuje, odpuszcza mu grzechy to leczyć, więc sami zasypujemy, a później mam te, wiecie, kamieni, układa trzy rzodki, liczy, cudzy to by może źle ułożył, nie chciałoby się liczyć, więc to wszystko sami układamy. Firma pogrzebowa w zasadzie tylko przywozi, bo u was to i opuszczają, i zasypują, i zamykają, wszystko robią, u nas tylko przywiozą i odwiozą. Tylko i po tatarów chować. Nie wiem jak na łoni, to bo ja zaodwiodę, no ale... No, tak, nie ma, nie wiem ci. Tylko przywożą w zasadzie, tylko jako plan. Akurat ten pan, który firmą przybowo nam woził, to się jego córko żeniło z tatarem. Firmowo sprytnie. Więc raz, zachowali teścia jego, nie? Ale tutaj właśnie pana Michała ma teścia i no jeszcze firmy pogrzebowe kopą, ale jako rodzina, nie jako firma. A później patrzę, że on firm, bo jeden dzień wcześniej widzę, że firma mówi, grób kopię. Patrzę, Michał tutaj wszystkich zna, tatarzy Łodzi, nikt nie powiedział i mówię, kurczę, czemu go firma pogrzebowa kopie, wiecie? Bo on taki znany tatar w zespole tańczył, mówi, kurczę, nie wiem, nie mógł tych tatarów krótkich poprosić, albo tu z wioski wujka, żeby wykopali, wiecie, by zawsze sobie kopali, a firma pogrzebowa kopie, ale patrzę, on kopie z knik. Ja mówię, co? Mówi, daj się, trzeba by firmy tej pogrzebowej, co do nas. Akurat tak się dowiedziałem, nie wiem.